Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, czciciele Bożej opatrzności. Spotykamy się dzisiaj na dziękczynnej mszy świętej w znaczącym dla Polaków Dniu Niepodległości. W tym dniu wspominamy czas, w którym Polska po 123 latach niewoli doczekała się wolności. Cztery pokolenia na próżno na tę chwilę czekały, piąte doczekało się. Wspominamy dzisiaj modlitwę i pracę organiczną tamtych pokoleń, wierne przekazywanie patriotycznych tradycji przez polskie matki, wreszcie ofiarę krwi ojców, bez której nie byłoby niepodległości. Cóż to jest niepodległość? Niepodległość to brąz na cokołach, lecz na co dzień, mówiąc po prostu, polski dom, polski las, polska szkoła, polska władza i polski kościół. Ono znaczy bez strachu spać. Ono znaczy spokojnie się budzić, kochać, śmiać się i pewnie trwać w wolnym kraju pośród wolnych ludzi. Za tę wolność i niepodległość, którą możemy się dzisiaj cieszyć, dziękujemy Panu Bogu i tamtym pokoleniom, pamiętając, że dla nas wolność to dar, ale jednocześnie zadanie. Papież Jan Paweł II przedstawił to zobowiązanie jasno w siedzibie ONZ-u w Nowym Jorku 5 października 1995 roku, mówiąc: podstawowy problem, jaki dzisiaj musimy podjąć, to problem odpowiedzialnego korzystania z wolności, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Wolność nie jest po prostu brakiem tyrańskiej władzy i ucisku. Nie oznacza też swobody czynienia wszystkiego, na co się ma ochotę. Wolność ma swoją wewnętrzną logikę, która ją określa i uszlachetnia. Jest podporządkowana prawdzie i urzeczywistnia się w poszukiwaniu prawdy. Oderwana od prawdy o człowieku, wolność wyradza się w życiu indywidualnym w samowolę, a w życiu politycznym w przemoc silniejszego i w arogancję władzy. Ale dzisiaj, po ponad dwóch wiekach od ślubowania złożonego przez Sejm czteroletni, uczestniczymy także w znamiennym dniu otwarcia świątyni Opatrzności Bożej. Zniesienie tej świątyni uchwalili posłowie Sejmu czteroletniego w roku 1791, a już dwa dni po ogłoszeniu Konstytucji 3 maja Sejm Rzeczpospolitej podjął uchwałę, aby na tę pamiątkę Kościół ex voto wszystkich stanów był wystawiony i wyższej opatrzności poświęcony. Z woli króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Kościół miał stanąć na Ujazdowie. Pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji położono tam nawet kamień węgielny pod świątynię i na tym się skończyło. Dwa tygodnie później na ziemię Rzeczpospolitej wtargnęły wojska rosyjskie i z racji rozbiorów budowa okazała się niemożliwa. Myśl o wykonaniu zobowiązania Sejmu czteroletniego pojawiła się ponownie dopiero w 1921, w 3 lata po odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie. Wtedy to ustawą Sejmu Ustawodawczego potwierdzono wolę zbudowania świątyni opatrzności, która miała stanąć na polu mokotowskim. Lecz tym razem wybuch II wojny światowej uniemożliwił jej budowę. Po wojnie do jej powstania zachęcali kardynał August Chlont i kardynał Stefan Wyszyński, napotykając na zdecydowany sprzeciw władz komunistycznych. W końcu w sposób niezwykle odważny i narażając się na liczne krytyki, z inicjatywą zniesienia świątyni opatrzności wystąpił w wolnej Polsce ksiądz kardynał Józef Glemp,
poparty przez Episkopat, Sejm i Senat. Same prace budowlane rospoczęły się dopiero 2 maja 2002 roku i po różnych przerwach zostały wznowione śmiałą decyzją tutaj obecnego księdza kardynała Kazimierza Nycza w 2008 roku. Dzięki jego zdecydowanej decyzji uczestniczymy dzisiaj w zakończeniu pierwszego etapu budowy tego narodowego wotum wdzięczności. Jego budowę wsparło około 100 tysięcy darczyńców z kraju i zagranicy. Dzięki wsparciu tego zamierzenia przez Episkopat zbiórki na budowę odbywały się w Dniu Dziękczynienia w polskich diecezjach, a znaczący jest również wkład państwa w tę część świątyni, której ulokowano Muzeum Dwóch Wielkich Polaków, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II. Ale stojąc dzisiaj wobec tych faktów historycznych, staramy się zastanowić nad główną sprawą, to znaczy nad tym, co niesie ze sobą, jaki sens w sobie zawiera otwarcie tej świątyni. Sercem przepełnionym wdzięcznością wchodzimy więc dzisiaj do tej świątyni, wypowiadając pełne zachwytu słowa. Niech Twoi wyznawcy, Panie, śpiewają z radości, kiedy wchodzą do Twojej świątyni. Wnętrze tego Domu Bożego wita nas słowami psalmu 132, przypominając przysięgę złożoną przez króla Dawida, powtarzaną niejako przez tutejszych ordynariuszy. Nie wejdę do mieszkania w moim domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża, nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania dla Niego, dla Boga Jakuba. To znamienne, że sam Dawid związał się ślubem, mając możliwość jego wypełnienia, a jednocześnie prosił Boga, żeby pomógł mu wypełnić to, co poprzysiągł. W jego ślubowaniu dostrzegamy pobożność ślubującego, ale i pokorę proszącego. Niech nikt nie opiera się na własnych siłach, że wypełni to, co ślubował. Ten, kto pobudza się, żebyś złożył śluby, wspomoże cię, byś je wypełnił. Wspomniany psalm należy do tak zwanych pieśni stopni, to znaczy do Shir HaAmalot. Są to pieśni pielgrzymów zdążających do świątyni jerozolimskiej na święta Paschy, Pięćdziesiątnicy i Namiotu. Inni, podążając za tradycją żydowską, wiążą te psalmy z liturgią, ponieważ według Miszny 15 stopni na dziedzińcu niewiast i Izraelitów świątyni jerozolimskiej odpowiadało właśnie 15 pieśniom stopni w psalmach, które lewici mieli zwyczaj tam śpiewać w czasie święta namiotu. A zburzenie świątyni jerozolimskiej i diaspora sprawiły, że pieśni te zaczęły symbolizować stopnie, jakie pokonuje dusza w poszukiwaniu Boga. Centralną częścią psalmu jest uroczyste ślubowanie złożone przez króla Dawida. Dawid złożył Panu przysięgę i związał się ślubem przed Bogiem Jakuba. Przy pomocy tej przysięgi Dawid uczy nas, że w centrum życia społecznego, w centrum wspólnoty, w centrum narodu musi być coś, co przypomina mu naocznie tajemnicę transcendentnego Boga, jakaś przestrzeń dla Boga, jakieś Jego mieszkanie, które uzmysłowi ludziom podwójną obecność Boga w dziejach i w przestrzeni. Przypominając, że człowiek bez Boga nie może przejść przez życie bezpieczną drogą, że potrzebuje iść przez dzieje razem z Bogiem, że prowadzi go Bóg. Istotnie, także ten budynek świątynny
jest owocem ludzkiej pracy podjętej właśnie w tym celu, by rzeczywistość niewidzialna stała się postrzegalna, a nawet pociągająca. Jest on znakiem naszego pragnienia dotarcia przez rzeczy widzialne do rzeczy niewidzialnych. Ma wyrażać to, co samo z siebie jest niewyrażalne. Ma w języku kształtów, kolorów i dźwięków, które wspomagają naszą intuicję, ukazywać ducha. Z podobnej racji na przykład biblijny obraz Boga otrzymuje kształty cielesne właśnie po to, by wyrazić Jego istnienie. Ponieważ większość ludzi nie umie sobie wyobrazić istnienia, które nie miałoby związku z ciałem. Gdy budynek kościelny jest piękny, wówczas budzi radość w sercach ludzkich, budzi utajoną tęsknotę za Bogiem i tęsknotę za świętością. Ale słowa nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mogą mieć według świętego Augustyna także sens głębszy. Cóż bowiem możemy ślubować Bogu, jeśli nie to, abyśmy sami stali się świątynią Bożą? Nic przyjemniejszego nie potrafimy Bogu złożyć w ofierze, ponadto byśmy skierowali do Niego słowa Izajasza: posiądź nas. Dlatego pragnij przyjaźni z Chrystusem, ponieważ On pragnie być Twoim gościem. Przygotuj Mu miejsce. Co to znaczy przygotuj Mu miejsce? Nie miłuj siebie, ale Jego. Jeżeli będziesz siebie kochał, zapniesz się przed Nim. Jeżeli Jego będziesz miłował, otworzysz Mu drzwi, a skoro otworzysz i wejdzie, nie zginiesz kochając siebie, ale odnajdziesz się razem z miłującym cię. W odpowiedzi na przysięgę króla Dawida Bóg składa własną przysięgę. Zaprzysiągł Dawidowi trwałą obietnicę, od której nie odstąpi. Potomstwo z ciebie zrodzone posadzę na twoim tronie. Ta boska obietnica dotyczy przyszłego potomstwa Dawidowego, którego przeznaczeniem jest trwałe królowanie. Mesjański ton tej Bożej przysięgi wskazuje na to, że modlący się sięgają poza horyzont teraźniejszości i oczekują doskonałego Mesjasza, który będzie zawsze i we wszystkim podobał się Bogu. Będzie miał odniesienie nie tylko do Izraela, ale do całego świata. Żądaj ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i w twoje posiadanie krańce ziemi. I panować będzie od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Ta modlitwa według chrześcijańskiej interpretacji wskazuje na Mesjasza, który przyjdzie w osobie Jezusa Chrystusa. Jego królestwo jest dostępne dla każdego z nas. Trzeba tylko szeroko otworzyć mu drzwi. Królewskim zadaniem stojącym obecnie przed jego wyznawcami jest takie przeobrażenie instytucji i sytuacji społecznych, by nie skłaniały one do grzechu, ale by były poddane normom sprawiedliwości i miłości miłosiernej. Jest odnowienie wszystkiego w Chrystusie, odnowienie powołania i godności człowieka, rodziny, kultury, gospodarki, polityki, a także wspólnoty międzynarodowej. Taka była misja Kościoła w przeszłości i taka pozostanie na zawsze, póki cały świat nie stanie się Boży. A zatem pamiętaj, Panie Dawidowi, wszystkie jego trudy, jak złożył Panu przysięgę, związał się ślubem przed Bogiem Jakuba. Pamiętaj, Panie, decyzję zmarłego kardynała Józefa Klempa, który podjął odważną
i często niedocenianą decyzję wypełnienia wotum narodu, gdy przestrzegał naród przed składaniem obietnic bez pokrycia. Serdeczne podziękowanie dla obecnego tutaj kardynała Kazimierza Nycza, który stanął wobec trudnego zadania kontynuacji budowy i gorliwie zachęcał każdego roku episkopat do ostatniej składki. Szczere podziękowanie dla decyzji parlamentu dotyczącej wkładu państwa polskiego w powstanie Muzeum Dwóch Wielkich Polaków. Szczególne dzięki należy wyrazić dla Centrum Opatrzności Bożej, które zostało utworzone dla gromadzenia funduszy na budowę i nadzoru nad prowadzonymi pracami. Podziękowanie dla wszystkich budowniczych, architektów, inżynierów, artystów i plastyków. Przede wszystkim jednak dla tej ogromnej, stutysięcznej rzeszy darczyńców, którzy swoimi ofiarami wzmacniali nadzieję na sfinalizowanie tego szlachetnego dzieła. Na koniec niech wszyscy Twoi wyznawcy, Panie, śpiewają z radości, kiedy wchodzą do Twojej świątyni.